festiwal w Opolu. Telewizja Polska odniosła wielki sukces. Zmiażdżyliśmy konkurencję przez wszystkie trzy festiwalowe dni. Festiwal jeszcze trwa, jak Państwo wiedzą. Wygraliśmy zarówno w piątek, jak w sobotę i w niedzielę. Jestem bardzo zadowolony z niezwykle wysokiego poziomu artystycznego tego festiwalu. W tym miejscu dziękuję całej ekipie, która przygotowała festiwal, z panią dyrektorową Nowicką na czele, panią dyrektor artystyczną tego festiwalu. Co dzisiaj będzie w TVP Kultura, to powie zaraz o tym pan dyrektor Matyszkowicz. Natomiast mnie niezwykle cieszy nowa jakość tego festiwalu, polegająca na tym, że tak jak się zobowiązywaliśmy, przyjmując władzę w telewizji publicznej, że będziemy dostarczać widzom rozrywkę najwyższej jakości, tak się właśnie stało. Tak się właśnie stało. Rekordową oglądalność miał, jak Państwo wiedzą, przywiązuje średnią wagę do wskaźników Nielsena, ale nawet w wskaźnikach Nielsena tę konkurencję wygraliśmy zdecydowanie. Największą oglądalność miała Filharmonia Dowcipu Waldemara Malickiego, no, która jest po prostu wysokiej klasy rozrywką, no może nie kulturą wysoką, ale rozrywką niezwykle ambitną. Nie trzeba wulgaryzmów, nie trzeba sklepiać najniższym gustom, żeby się ludziom podobać, żeby ludzie dobrze się czuli oglądając telewizję. Ważne jest, że telewizja otworzyła się i z życzliwym przyjęciem spotkały się niemal wszystkie gatunki muzyczne. Przecież publiczności bardzo podobała się i jazzowa suita Wodka Pawlika i alternatywny Cortez. Podobał się również niezależny Messiah. To są ważne rzeczy, że festiwal nie jest na jedną sztampę, na jeden rympał, tylko jest zróżnicowany muzycznie i wszyscy mogą znaleźć tutaj swoje miejsce. Dla mnie ważne jest, że festiwal powróci do pewnej uczciwości, to znaczy koncert debiutów to jest koncert debiutów. To znaczy nowi artyści, młodzi, nawet jeżeli są znani, śpiewają swoje piosenki, to znaczy takie, które zostały napisane dla nich, a nie jakieś zużyte kawery innych wykonawców. Jeżeli ma się zadebiutować, to trzeba być sobą, trzeba taki właśnie być i koncert debiuty właśnie to potwierdził. Bardzo ważna była uczciwość, jeśli chodzi o Grand Prix. Nie żadne jury, nie żaden zielony stolik, nie żadna komisja, to ludzie. Ludzie najpierw wyselekcjonowali 21 piosenek spośród 53, które wzięły udział w plebiscycie, a potem tę jedyną też wybrali ludzie. Ludzie, widzowie telewizji polskiej wybrali zwycięzcę Złotego Opola Grand Prix w osobie Michała Szpaka. To bardzo ważne. Ten przykład daliśmy już parę miesięcy wcześniej eliminacjami do Eurowizji. Przecież też była pokusa, żeby na przykład kogoś innego wysłać, przecież na przykład Margaret miała piosenkę przygotowaną przez Szwedów, wydawało się, że to będzie miało większą siłę, więc, ale pomimo tych różnych pokus idących z różnych stron, jako prezes zarządu zadecydowałem o tym, że będzie uczciwe głosowanie i to Polacy wybiorą piosenkę na Eurowizję. I ten Vox Populi wygrał, to znaczy gdyby w Europie również wybierali ludzie, a nie różne zakulisowe gremia, to piosenka Michała Szpaka byłaby trzecia, bo był to największy sukces od czasu Edyty Górniak i chyba 1994 roku, kiedy była druga na Eurowizji. No ponieważ był to system głosów mieszanych, ostatecznie zajął 8 miejsce, ale ta uczciwość właśnie w tym, że decydują ludzie, jest znakiem rozpoznawczym tej nowej konstelacji personalnej telewizji polskiej i to widzowie są dla nas największym autorytetem i to był ich festiwal. Chcę również zwrócić uwagę na sukces aplikacji. Ponad 100 tysięcy ludzi wzięło udział w aplikacji, było uczestnikami zabawy tej związanej z aplikacją pierwszego dnia, co pokazuje, że ta widownia festiwalu opolskiego też jest bardzo zaawansowana, jeśli chodzi o obycie ze sprawami internetu i wysokich technologii, wbrew temu, co się mówi
że mamy wiekową widownię. Mamy i taką i bardzo się z tego cieszę. Krótko mówiąc, uważam, że Telewizja Polska odniosła wielki sukces artystyczny, oglądalnościowy, kulturowy i że mamy do czynienia z nową jakością Festiwalu Opolskiego i z całego serca całej drużynie Telewizji Polskiej za to dziękuję. I widzom, artystom, którzy tak licznie w tym kwitnym kwiecie i najlepszej reprezentacji polskiej sceny muzycznej zagościli w Opolu. Dziękuję wszystkim bardzo. Oczywiście, że zauważyła obecność Radia Opole. Nie wyobrażamy sobie Festiwalu Opolskiego bez Radia Opole. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.